Cześć, cześć! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Po świętach, słuchajcie, brzuchy myślę wszyscy już mamy napełnione. I co? No i czas tutaj trochę zreperować budżet po tych świętach, bo lekko nie było, ale mam nadzieję, bo ja spotkałem się z rodziną, spędziłem naprawdę fajnie ten czas świąteczny. Tak jak należy spędzać. Mam nadzieję, że u Was było równie dobrze, że przebiegły spokojnie, zdrowo, także Gwiazdo, czy tudzież Mikołaj był bardzo obfity, tak, chociaż wiemy, że to nie jest najważniejsze w świętach, tak. Tak czy owak, no teraz to co, no nie zdążymy za bardzo nawet odpocząć, tak, bo trzeba zacząć się przygotowywać od razu do zabawy sylwestrowej, słuchajcie. Tak, to już jest. Akurat te święta są na tyle ciekawie ułożone, także po prostu od razu po jednych świętach już zaczynamy przygotowywać się do kolejnej zabawy, do szampańskiej zabawy. Ale zanim będzie ten czas przygotowań, czy w ogóle samej szampańskiej zabawy, no to zajmijmy się, słuchajcie, z drapeczką. Mamy tutaj przynajmniej megalinię, czyli tą największą zdrapkę liniową, tak, w której można wygrać 410 tysięcy złotych. Czy nam się to dzisiaj uda? No zobaczymy, zobaczymy. Będzie to super prezent już taki na nowy rok, słuchajcie. Bardzo obficie tutaj wyjdziemy w nowy rok. Jak dobrze kojarzę, to chyba w piątek jest premierka zdrapki, więc na pewno sobie ją gdzieś tam zdrapiemy, no na pewno, no zakładając, że coś tutaj się mi nie popsuje, tak, komputer czy coś, no odpukać oczywiście, ale myślę, że wszystko będzie dobrze i jak najbardziej sobie premierkową zdrapkę jeszcze zdrapiemy w tym roku, ale ja jak zwykle się rozgaduję, więc weźmy się za mega linię, będziemy szukać tutaj tych linii. No ale zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Tutaj na dole ten przycisk subskrypcję, słuchajcie, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeszcze w tym roku te kilka odcinków, czy to z gier komputerowych, czy ze zdrapek lotto, no i w tym całym nowym roku 2023. Będzie mi też bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę w górę, jakiś komentarz. To jest bardzo miłe, bardzo motywujące, a teraz już się biorę za drapanie. I co my tu mamy? Słuchajcie, rower. Szukamy tego rowera. Tutaj jest i rower. O, może ktoś pod choinkę rower dostał, słuchajcie. Śmiało chwalcie się, co tam dostaliście pod tymi choinkami, co znaleźliście. No, nie widzę, słuchajcie, więcej rowerów, więc bierzmy się za kolejne to moneta. No, to jest duża zdrapka, więc trochę ten odcinek potrwa. Ja oczywiście już się na dzień dobry musiałem rozgadać, tak? Ale myślę, że miło spędzimy ten poświąteczny czas. Wielu z nas musi wrócić do pracy. Ja co prawda dzisiaj jeszcze mam wolne, ale jutro już wracam do pracy, słuchajcie. Tu są monety. Tu jest moneta. Tu! O proszę, a już o mało bym je wszystkie nie ominął, słuchajcie. No dobra, bierzmy się za kolejny symbol. Kolejny symbol to popcorn. No to szukamy popcornu. Tutaj, tu jest popcorn. O, to jak ktoś z Sylwestra tak festiwalowo, filmowo chce spędzać, to na pewno będzie musiał dużo popcornu sobie tutaj narobić na tego Sylwestra. Albo po prostu kupić gotowy. Ja wam powiem, że kupiłem sobie taką maszynkę do robienia popcornu beztłuszczowego. Bardzo fajna rzecz, naprawdę. Bodajże w Lidlu po prostu kupiłem. Naprawdę podoba mi się to.
Co prawda fakt, że no, nie jest tak słony, powiedzmy tak, no bo ta sól się nie przyklei, ale faktycznie taka maszynka daje radę, a na pewno jest zdrowsza, tak? Bo na pewno nie jemy tyle tego tłuszczu. Dobrze, bierzmy się za kolejny symbol kości. O, patrzcie, tu jest popcorny, pominąłem. No to nie byłby mi Michu gra, prawda? Gdybym nie pominął czegoś. Oj, cały Michu, nie? No dobra, ale patrzmy, gdzie te kości są. Chyba nie ma, słuchajcie, więc jedziemy dalej. Piłka plażowa. No jeszcze z pół roku musimy poczekać, słuchajcie, żeby się bawić piłkami plażowymi. Ale mogą dać już nam pieniądze na przykład takie wakacje. Nie pogardziłbym, słuchajcie. Piłka zdrapana. Tu jest jeszcze. O, proszę, słuchajcie. Mamy śmiało za co trzymać kciuki, bo wystarczy jeszcze tylko ananas, a będziemy mieli wygraną. I więcej chyba piłek. Tu jest jeszcze piłka. Ale więcej już raczej nie ma. No to co? No to bierzemy się za kolejny symbol. A kolejny symbol to naszyjnik. Tutaj mamy naszyjnik. Tutaj jest też. Tutaj w tym miejscu się znajduje. Tutaj. I to by było chyba na tyle naszyjników. Tęcza. Tutaj mamy tęczę, patrzcie, mamy taką linię. No niestety nie. Chociaż chciałbym ją uznać jako linię, tak? Gdybym miał taką możliwość, to na pewno bym tak zrobił. Ale na razie skupmy się na reszcie tęcz. Tutaj się znajduje tęcza. O, tutaj aż dwie, fajnie. Tutaj też dwie. I tutaj jedna. Dobra, lecimy. Następny symbol. Dzwon. Tutaj mamy dzwon, czyli jeszcze tylko nam brakuje, słuchajcie, flaminga i będziemy mieli wygraną. Tutaj też jest dzwon. Tutaj jest dzwon. Dobra. Następny symbol. Szminka. Tu mamy szminkę. No, jeszcze tylko żółw. Słuchajcie, tutaj ta pierwsza, że tak powiem, taka ta duża krata, tak? No to zaraz może będziemy mieli trzy linie w niej, bo tutaj naprawdę nam się robią duże prześwity. No oby. Jedźmy na razie dalej ze szminką. Tutaj znajduje się też szminka. Jak i w tym miejscu. I patrzcie, tu jest dzwon przeoczony, ale już zdrapany.
Tutaj mamy jeszcze szminkę. Tutaj. W tym miejscu. No, tutaj jeszcze flaming i łódź. I tu jeszcze jest jedna szminka. Dobra, bierzmy się za kolejny symbol. Coś tutaj nie możemy ani jednego zdrapać. W tym pierwszym okienku, takim tym dużym. Dziwnie nam się ta zdrapka układa. Może to jakiś znak, że tutaj coś wygramy fajnego. Foto, tak? Fotoaparat. Chyba nie ma, nie kojarzę, ale tak to na szybko przelecimy, ale raczej go nie ma. No nie ma. To od razu pomijamy i lecimy z kolejnym symbolem. Cytryna. No, wreszcie tutaj u samej górze mamy co zdrapać. Tutaj mamy dwie cytryny i lecimy dalej. Tu jest też cytryna. Jak i tutaj jeszcze samochód i żółw, ale się zestawili. Bardzo szybki i bardzo wolny, tak? Szybcy i wolni, 7, słuchajcie. Jedziemy dalej z tą cytryną. Tutaj się znalazła. Okej. Next. Słuchajcie, następny. To prezent. Oj, prezentów już chyba nie ma. Chyba wszystkie zostały rozdane pod choinką. Szybko przelecimy. Nie kojarzę, był tutaj prezent. No, nie ma. Czyli kolejny symbol. A kolejny symbol to kokos. Oj, kokosa też nie kojarzę. Czyżbyśmy mieli jakąś falę, słuchajcie, tutaj pustych? Oby nie. Oby szybko się ta fala skończyła. No, nie ma kokosa, niestety. Lecimy dalej. Gwiazda. Gwiazda na szczęście już jest, chociażby tutaj u samej góry, tak jeszcze ananas, to ananas by nam dał dwie linie. Oj, to mocno, słuchajcie, trzymajmy kciuki za ananasa. Tutaj mamy też gwiazdę. Tutaj, o, pierścionek też by nam dał wygraną. I to by było na tyle, słuchajcie, nie kojarzy. A, tu jest jeszcze, patrzcie, gwiazda. Ale więcej raczej nie ma. Bierzemy następny symbol. Liść. Oj, liścia nie ma, nie kojarzy, ale szybko przelecimy. No, nie ma. Więc od razu bierzemy się za kolejny. Kłódka. Kłódka gdzieś tam występuje, ale chyba nie da nam przynajmniej jeszcze linii. Kłódka jest tutaj w tym miejscu. Tutaj. I tu na samym końcu jest jeszcze kłódka. No to co? Następny symbol, no. Klucz. Klucz do kasy, słuchajcie. Pancernej. Tutaj ostrość spróbuję. A, patrzcie, wszystko chyba jest ok. No to szukamy tego klucza. Tutaj jest klucz i tu, ale niestety wygrany na razie nam nie daje, na razie nam tej kasy dać ten klucz nie chce, więc bierzemy się za kolejny symbol, a ten kolejny symbol to nic innego jak arbuz, którego chyba nie ma, ale sprawdźmy. Ano,
Pusty symbol. Diament. Słuchajcie, czas na diamencik. Sprawdźmy, gdzie tutaj się, czy się kryje nam diamencik. Szczerze jakoś nie kojarzę, ale te diamenty to bardzo często występują, więc nie przykuwają aż tak uwagi, tak jak na przykład ten fotoaparat czy liść chociażby. I jest, widzicie, i jest diamencik tutaj, ale niestety wygranej nam nie daje. No chyba, że taki diamencik w pierścionku by się liczył. O! To by było coś, to już by była wygrana. No ale na razie musimy drapać kolejny symbol. Kolejny symbol to winogrono, słuchajcie. Sprawdzamy, no jest chociażby tutaj winogrono. Oj, tego flaminga zjem tak trochę, ale widać, że jeszcze nie zdrapany. Jeszcze, słuchajcie. Tutaj jest też winogrono. No patrz, tu żółw, flaming, korona, cokolwiek, a byłaby wygrana. Jedziemy dalej z tym winogronem. Tutaj mamy jeszcze winogronko. Tutaj, patrzcie, żółw. To już były dwie wygrane, jak nie więcej. I winogrona chyba więcej nie ma, nie widzę. Jedziemy dalej. To wiśnie. Wiśnie jest tu, ale tutaj byśmy potrzebowali jeszcze i podkowę, i serce. No to co, jedźmy dalej. Tutaj mamy też wiśnie. I to by było na tyle. Lecimy dalej. Motyl. No to szukamy motyla. Nie pozostaje nam nic innego. Jest i motyl tutaj. Ale wygranej on nie daje. Tutaj, ale jeszcze flaming i korona. No a tu to już tylko podkowa, słuchajcie, i będzie linia. No to co? Lecimy dalej. Jeszcze zostało nam trzy symbole, o ile dobrze liczę. Bo to tak różnie czasem z tym drukiem tutaj wypada. Sakwa. Sakwa na pewno występuje, ale chyba nam wygranej nie da. Sprawdźmy tą. Tu jest chociażby sakwa, ale jeszcze nas żółw blokuje. Tu jest sakwa, ale nas podkowa blokuje. Tu jest sakwa, ale jeszcze nas flaming blokuje. I tu jest sakwa, ale blokuje nas i żółw, i właśnie flaming. No dobra, następny symbol to auto. Auto na pewno było, bo śmieliśmy się tutaj z tego, że żółw przy samochodzie sobie stał, ale chyba cały czas ten żółw będzie nas blokować. Tutaj jest auto, ale jeszcze jest korona. Tutaj jest auto, ale jest ten wspomniany żółwik. I to by było na tyle aut. Jedziemy z następnym symbolem serce. No to serce to dla Was oczywiście, za to, że jesteście, że subskrybujecie, że lajkujecie, że zostawiacie komentarze. Wielkie, naprawdę wielkie za to dzięki. Tu jest serce, ale jeszcze jest podkowa. I to by było na tyle. Jedno serduszko tutaj się uchowało. I biedronka, słuchajcie. Jedziemy z tą biedronką. Gdzieś ona tu była. Albo może tylko mi się migło. Jest tutaj, no ale niestety zupełnie nam nic nie daje. Jeszcze musiały być dwa symbole, sieć Anansi Flaming.
No dobra, teraz właśnie pytanie, czy mam nadzieję, że tu jeszcze są jakieś symbole, bo to tak różnie drukują. Są, dobra, czyli jeszcze mam nadzieję na jakiś tutaj cudowny ratunek i jednak coś nam ta zdrabka przyniesie. Łódź. Szukamy łodzi. Łódź jedna jest, ale niestety wygranej nam nie daje. To co? Ostatni symbol, słuchajcie. Zaciśnijmy mocno kciuki za ten ostatni symbol. I mamy lody. Oj, to chyba te lody w ogóle nie występują, ale jak gdzieś występują, to chyba nie dają wygranej. Szybko sprawdzimy. Są lody, ale nie ma żółwia. Sprawdźmy sobie na szybko, czy czegoś nie pominęliśmy, ale chyba mamy pustaka. Chociaż w sumie jeszcze jest mała nadzieja, ale o tym za chwileczkę. Bo ananasa nie było, żółwia nie było niestety, flaminga nie było, korony również zabrakło, podkowy zabrakło, pierścionka no nie było, był diament sam, bez pierścionka, tak? Połowiczny sukces, słuchajcie. Żółwia niestety nie było. Ananasa również zabrakło. Tu jest, patrzcie, sakwa ominięta, no ale co z tego, jak jeszcze żółw tutaj nam stoi na drodze. No i te wszystkie już symbole sprawdzaliśmy. No to co? No pustek. No jest jeszcze mała nadzieja, bo jeszcze jest bonus, tak? Jeszcze jest, słuchajcie, tutaj. W tej grze gra bonusowa, znajdź symbol dolara i wygraj przypisaną do niej kwotę. Sprawdzamy, co my tu mamy. Mamy dzisiaj tak trochę inaczej. Zobaczmy sobie, mamy 60 zł do wygrania. No to jest realne i bardzo ładne, słuchajcie, bo trzykrotność. Czy mamy dolara? Świnia, lotto po prostu podłożyło nam tutaj, słuchajcie, regularną świnię. Tak, no cóż, niestety, no króciutkie podsumowanie. Zdrapeczka Megalinie z numerkiem 14 okazała się niestety pustakiem, ale to nic, co prawda jest 20 zł w plecy, bo tyle kosztuje ta zdrapka, ale spotkaliśmy się, pożartowaliśmy, pośmialiśmy się, tak, po prostu pobyliśmy chwilę razem w tej naszej małej mikrospołeczności. Jeżeli chcesz, żeby ta społeczność się powiększała, to serdecznie zachęcam do subskrypcji, łapeczki, komentarza, tak. To jest bardzo miłe. Myślę, że im będzie nas więcej, tym będzie jeszcze weselej. Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że na pewno do Sylwestra się jeszcze nie, jeszcze się spotkamy, czy to przy zdrapkach, czy to przy grach komputerowych, do których też serdecznie zachęcam. Ten odcinek i tak już jest dosyć długi, więc po prostu do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!